Dobra, 5 sztuk jest w tym, na sesji. O, ty się uczyłeś? Sztuka jest sztuka, ja kupuję jakiś samochód offroadowy i może faktycznie offroadowo pojeździmy, spoko? Ja mam pytanie, ten Nagasaki, to jest ciekawy, czy nie? Nagasaki który? Outlander chyba. Outlander. Outlander czy Outlaw? Outlaw, no to... czekaj, bo nie widziałem pewnie Outlaw, no Outlaw. No to ten Outlaw. Wagrandle. Powiem tak, Wagrandle 3, a to jest ta, wiesz, imitacja tego z Forcy, no. A, wiem, co ma jeden bieg taki, ziomek. Tak. Bo to jest w sumie... Kamacz chyba było dobre, z tego co pamiętam. To jeszcze chyba z czasów, kiedy ja grałem Doomsday, no. To jest ta teoria, co już trudno. Podoba to ja wezmę sobie Kamaczo. On tak wygląda, no jakby to Tesla zrobiła. Kiedyś takie były, ten... Na oldgenach ludzie montowali do aderów offroadowe opony. I tak każdy jeździł. No. Lucek, przejdzie coś takiego? No pewnie, że tak. Jest offroadowy, jest. Ja sobie swój wczytuję. Strasznie długo czekałem na dostawę, a fury do garażu. Tak, pytanie, mam czekać, no mam zbierać na tą karakarę, czy po prostu kupić Contendera? A rób co chcesz. Contendera jest... możesz kupić, bo Contender to taki SUV, tylko na wysokim zawieszeniu. Albo coś z ulicy weźmiesz, Hammera na przykład. Contender. Możesz kupić albo Rumpoli standardowe. Masz jeszcze do wyboru. Contender to dobry. Jest najlepszym offroadowym pojazdem. Wszędzie się powspina, nawet pod pionową ścianę, jak się postarasz. No! No tak. No! No tak. Jest, Mesa, o! Mesa, Mace. No, to też jest fajne. Dobry, już napisałem zgłoszenie. Odwrotna była chyba Mesa, nie? Z tego ale... Zgodem. Nie, aż tak bardzo. Tam to koło się tak klesało. Inaczej, z Mesą był problem taki... Dobra, robię tuning. Jo, pierdziele, jakie to jest drogie. Ostatnio tuning robiłem na singlu. Kosztowało jakieś tam... mało kasy. Proszę. Po 10 tysięcy kosztowało ulepszenie na silnik na czwarty i 50 tysięcy. Ej, a jak to było? Najpierw była karakara chyba 6x6, a potem taka 4x4, nie? Tak. No, ale karakara jest ładna. Wcześniej była karakara z chyba Raptor. No F-150. No, ale chyba nie bierze nikt Kamacza, teraz wezmę Kamacza jednak. Kamacza jest śmieszniejsze. Ja myślę. Nie, wiesz, mniej wyścigowe i bardziej takie cywilne jak tutaj. No, to wezmę to Kamacza. Ten powiedział, że nie jest, tylko jakiś, nie wiem. Co? Ja mam już jakieś... No, może cywilne. Nie obrażaj mojej multipli. Co, ale... Nie, ale... To drogie. No Rockstar zapowiedział, że będą wspierać tę grę jeszcze długo, nie? GTA 6 niby ma się pojawić dopiero za 2 lata, jakoś tak. Ale tą grę... W 2020 chyba drugim, czy czwartym nawet. Można się przygotować, bo... Właśnie w 2022 roku jakieś Take-Two ma mieć... zwiększone finanse na reklamy, ale już od razu zdementował, więc raczej nie z Rockstar. Ktoś, jakieś inne studio zrobi to GTA. Co przeciągu, w przeciągu tego miesiąca... Ojej. Ubisoft. albo Redzi, albo... Jej. Nawet chcesz zobaczyć moją twarz? Yes. Chodziło to już człowiek, pozycja. Gdybyś był jeszcze laską, to jakoś by to zabrzmiało. Ale jestem kobietą. Nie klocuję, tylko klocuję. Byłbym w stanie w to uwierzyć. Ej, Maciek, chcesz zobaczyć moją... Maciek, chcesz zobaczyć moją twarz? Jest tylko jeden raz. Jeden raz w życiu mogę ściągnąć maskę. Chyba, że mi Rockstar zdejmie własnoręcznie, to ten też. Własnoręcznie. Dobra, nie mam. Jakby to powiedzieć, mój samochód nie będzie miał pakuj. Mój samochód nie ma pakuj. O, no właśnie. Nie, czemu mi przypomniałaś, jak dużo ludzi mówiło, że jestem biseksualistą? Ale to nic złego jest przecież, o co ci chodzi? Nie, mi chodzi o to, że z głosu. Słuchaj, najważniejsze jest to, że cię wyraźnie słychać, wiadomo o co ci chodzi jak mówisz, a nie, że tam brzmisz inaczej. Jasne, na początku twój głos był wkurzający, ale się każdy już przyzwyczaił, no. Ja jeszcze cię nie.
Ty powiedział, że mam kolorowy głos i teraz nie wiem, kto. Człowiek miał bardzo dużo czasu. Czytaj, ale wysłałem, ale dużo czasu. No, tak. No, no i nie da się Macie... dodać chyba opon tych z wyścigówki z F1 do samochodów, nie? No nie da się. Jest jakiś widziałem, że ktoś chyba na filmikach sobie dało takie koło i miał strasznie odstające. Bo glitchy. To są jakieś glitchy. Ale... Tak? Nie pasuje. To czekaj, to napisz ale... swój... Dalej. Czekaj, wow. Dalej, dobrze, spokojnie. Kanis. Tak się trochę kojarzy. To mój mi sam sobie. Ja podjechałem do niego tym autem i pierwsze co przyszło. Czekaj, bo mam ścinę. Rucek, mam ładną twarz? Nie wiem. Odwróć nie znam się na twarzach. Ale odwróć się. Co ci przypomina ten krok? Czekaj. Zaproszę je na kasyno. Co to na jest? Na A właśnie graliście. Dodali to do tego? No pewnie. Ja pierdziemy, ten rok jest przegięty, wiesz, co dzieci grają. Dobra, czas mieć maskę. A to jest tunigowane? To jest tym... Nie, to chyba domyślnie jest, nie? Ej, spodoba mi się ta kara, nie jest taka zła. O, już jest. To jak gotowi, jedziemy już powoli? Nie, nie można zrobić raptora, ale nie wiem, czy wszyscy już pili. Mam pytanie, a tą karakarą nie da się wjechać na przykład do... Jak ktoś chce stunigować, to teraz jest czas. No nie, pan. Nie mogę nic wysłać. Jezu, jaki ten samochód jest ładny. Nie, nikt, tylko musisz... Już czuję listę. Znaleźć tą ekipę i wysłać zapytanie o dołączenie do ekipy. No ja tutaj na Discordzie wystarczy, że napiszesz swój nick. No już napisał. Aha. No i po... Teraz poczekaj na zaproszenie po prostu. To a wiesz, bo lubię tak bączków. Kto szybciej bączka zakręci swoim samochodem offroadowym? Szybciej bączkę. Zaczynamy od prawej strony. To się... Ale to jest zbyt łatwe? No właśnie, to jest... Tylko wciskasz hamulec i... Brawo! Szybciej na numer jeden. Fuck! Następny bączek. O, ruszaj bączek. Ty masz dłuższy samochód, powinien się lepiej. Wokół Maćka bączek. Trochę będzie problematyczne, ale... Kogo nie zabrali? Jezu. Przecież on na niego nie najechał, co jest grany? Maciek się przemówił. No, Maciek się wyzbudował, fan start, proszę. No, punkty ujemne, Maćka. Coś mu wypadło. Ej, ale gdzie upadł? Szampan mu wypadł. Następny. Co jest? Ej, a spróbujcie kiedyś sobie zrobić... Bokiem go. Spróbujcie sobie... Ej, wiecie co by mogło się kozacko grać, jak mi teraz przyszło na myśl? Ekipowe granie hot ringów. Hot ringi, no, nasze ulubione. Najlepszy to jest tryb, po prostu. No, widzę, tam jest, się w kółko jeździ, nic się nie dzieje w tych hot ringach. Właśnie, no, to najciekawsze, Lucek. Ja panu, a co o tyłem? Że tam się ludzie tam cię stosują w tych wyścigach. Ja panu, to się ramować. Ciągle się pitować i tak dalej. Nie, trzeba być, jak jesteś nie jesteś chamski i nie pitujesz na wszystkich, no to oni cię nie atakują, nie powinni wręcz. Alo, tak na. Lutek, a spróbuj tyłem. A tyłem? Dyferencja. Ale też cię powinno być bardziej mocniej. Pa. Pana to. Jak zaraz poleci w kogoś? No, zaraz chciałem poleci, ja bym. Się rozpędza jak orbita ten. Ale fajnie teraz wygląda z tymi przebitymi kołami. Taki spas jest z przodu. Ja, teraz dobra, jest trochę gorzej, ale... Dobra, teraz żebek, no. Patrzcie, jaki slamer. Ja nie mogę, bo jestem pijany. Dobra, już wytrzymałem. Piłeś, nie jedź! Nie piłeś, na pijanie. Się nie zabije. Wysyłałem na kanale, że mam... Nie jedziesz, to pijesz. Fajnie wygląda. O tak, dobra, trzymaj. Prawie jak w Fordzie jazda zgodnie z przepisami. Dobry żart. Co ale w Fordzie myślałem, żeby zrobić coś takiego, że... Tylko nie wiem jak. Ja sobie chyba całkowicie HUD wyłączę i na przykład będę szukał graczy, w sensie widzów, nie? Oni będą udawać ruch uliczny. Tylko nie wiem, czy się w Fordzie da tak zrobić, żeby nad graczem nic się nie pojawiło. Da się. Ja tak raz miałam przez pół roku i zapomniałam to ciągle wyłączyć. I ja właśnie z tym samym trybem gram. Też dla immersji sobie to wyłączam. Ja też sobie wyłączam.
To byśmy mogli coś takiego też w Forzie zrobić, nie? Że... Ja to nie umiem dołączyć. Ten, co gdzie pojechał? Jedziemy? Czekaj, bo tu Maciek chyba miał prowadzić, czy nie? Ja pijany byłem. Maciek, czy ja? Co będziemy dobra, ty nie dojedziesz na Montchilan. Ja nie dojadę? Znaczy, ja myślę, żebyśmy pojechali od strony tego... od miasteczka. Tam, gdzie jest bunkier. No kurde, jak poleciał. O siódmy mam tego samochoda, co ja chciałem kupić. Tego kłada takiego sportowego, co mówił Damian. Ten, co na chuje. O Jezu, aż mi FPS-y spadły. Boże. Nie. Matko, FPS-y mi spadają. Ej, a chwila mam. Jeszcze nie wiem czemu, tak? Czekaj, ja normalny strój wezmę. Ej, Lucek, ty nagrywałeś kiedyś, czy to byłeś ty, czy kto to nagrywał z Forcy coś takiego jak Realistic Offroad? Nie no, w sensie... Chyba ja coś takiego robiłem. Bo ty kiedyś robisz sobie takie właśnie filmiki bez komentarza, tylko zwykły gameplay. No po prostu taka jazda. I właśnie Realistic Offroad jest fajny, bo to tak sobie powolutku przejeżdżasz po vertepach i widzisz, jak to zawieszenie pracuje. Możemy tutaj... Tak, ja na innym moim zagranicznym kanale robię coś takiego. Kurde. Bo na moim kanale, tym takim głównym, to się nie przyjęło. Podaj nam nazwę. Nie. Nie chcę jej znaleźć z Polski. Ja to się przyznam szczerze, że mnie odstraszały tytuły filmu w pokroju Waga, kiedy nie ma w domu. Inaczej co? Takie rodzice. Takie memowe chciałem porobić, ale to też tak... Chyba ktoś za to zadowolony do końca na moim kanale. Chyba ktoś za to pił samochód właśnie. Serio? Co mi się wydawało? Ej, czemu tutaj tak mi zwalnia grę w ogóle w tym GTA? Co oni coś dodali takiego? Wiesz co, polecam, weźcie sobie szybko ustawienia i zmieńcie sobie troszkę ten... Ale to jest optymalizacja, u mnie też tutaj spadło do 38. Ej, faktycznie, mnie tak co chwilę spada, nie wiem, może coś mogę spadło do 25, no. Była kiedyś taka gra, już nie pamiętam, tam się Dragster, Lowrider, Dragster czy coś takiego, tam się robiło takie hardcore'owe Dragstery. Ja pamiętam ten film. Się tam chyba jechało i w takim kanale burzą. Ale tam hamować, to... No, straszna ta gra była, ale... Fajna była, że śmieszna. Ona była taka właśnie, że śmieszna, dokładnie. No. Tu jest fajna dróżka, co teraz jedziemy, to jest taka droga... mam na was challenge, nie przejedźcie aż żadnego MPC-a. Za późno. Pierwszy odbyliście kapalo, jakby inaczej. No to celowo było, no. Nie mogę się... A nie przeszedł, a po drugie... to jest fajna ścieżka, dobra, którą... No kurde, kapalos! On jest nienormalny. Oj, przypadkiem. Ej, ktoś się wietrzy. To jest fajna ścieżka, której bardzo rzadko ją się używa. Ło, Maciej, uważaj! I tutaj rajd. To jest dobra praca na rajdy. Ej, ale to jest dobra... Powiem wam, cię. To jest bardzo fajna trasa. Nie mogę... O, dobra. To ten, woli, ta trasa, którą podjedziemy, to jest bardzo dobra trasa na rajdy. W sensie każdy jedzie jednym samochodem i osoba, która przejedzie z jednego końca do drugiego, kto będzie najszybszy i to będzie najlepszy test, bo tutaj... No tu skill, tu nie prędkość samochodu, a odpowiednie hamowanie i można w ten sposób... O ja! Jezu, co ty robisz? Przydałaby się lina holownicza czasami w tym GTA. Spintaje. Wiesz, masz tego. Masz domowa. Ale teraz chciałem inny. Ej, mi się przypomniał Taxi Challenge. O, też widziałem. Fajny jest ten mały, sobie go kupię. Taxi Challenge jest tutaj. Ten co się ma taki ziomek. Aha. Podoba mi się. Ej, spróbujcie jeździć z pierwszej osoby. Nie, czy to jest dobry pomysł. Niewiele tutaj widać z pierwszej. Strasznie fajnie. Ej, co to? Tutaj ktoś na skałę wjechał, różowy nik, różowy osiub właśnie. Kto tutaj na skałę sobie wjedzie jeszcze? Na nią chyba dość trudno wjechać jest. Od jednej strony łatwo. Kowy kawałek. Jak się raz to znowu do chuje. Ja spróbuję. A, faktycznie, dobra, to żadne wyzwanie. Ja weź mnie rozwadł, już myślałem, uważam, że... spokojnie. Ja tu profesjonalista jestem jako kierowca. Dobra, nie jest trudno tu wjechać, tego faktycznie. Znaczy, jak ktoś ma dobre auto, to nie jest trudno, nie wiem. Możemy przetestować takie różne miejsca, ciekawe. O ja! W czym tu problem, panowie? Dużo odpadów. A na tą skałę tu naprzeciwko? W czym tu problem? Przepraszam bardzo. Dobra, tutaj? Tu jest łatwo. Ktoś tam spadł. Dobra, żegnam, ja z samochodu.
A ja tutaj? Tu po mojej lewej, po mojej prawej teraz? Ja tutaj już cztery fikołki zrobiłem. Tą mesą. A tutaj jakoś wjechać na to? Tu. Dzisiaj żeśmy podobny offroad w The Crew sobie grali, więc prawieni jesteśmy. Posiłasz tam teraz. Tu jest jakaś możliwość wjechać. A ja mam tu skoczyć? Ja, da się wjechać, tylko strasznie ciężko będzie. O, dokładnie i tutaj, no. Oj, przepraszam. Oj, przepraszam. Pod samochodem ciężko, motocyklem byłoby łatwiej. Ale... Gdzie, co, ja? Nie, on ma wziąć jednoręczne i jedzie. Czekaj, mi się musi koło tam. Ty, on ma troszkę węższy oci i jemu się... Ale po kolei. Po kolei, nie wszyscy naraz. Ty. A jednak ja się tym zmieściłem. Ja nie wiem, czy to się Camacho zmieszcza, ale dobrze. Camacho jest zawsze trochę szerokie, właśnie, ale... Właśnie Camacho jest i szerokie, i długie, a ja... Ja się nie zmieszczę! A mniej więcej ładnie. Jak ten, jak siup. No dobra, my żeśmy dojechali, kto tam jeszcze? A, fajna ta skała, ja się na dole. To musi zajebiście zrobić dojeżdżę na brzeg, będzie fajne zdjęcie, jak dojedzie. Byśmy się tutaj ustawili na grzbiet. Jest mega stroma, jak się patrzy od jej dołu, nie? Maciek, ty chyba nie doszła. No. Matko, ale bym chętnie tutaj wziąłbym ze skoczu. Uspokoi się. Ej, zjedz sobie jeszcze tutaj na dół, na dół, na tą wyrwę tutaj, na tą półkę. Ej, ja tutaj chyba nie wiadomo. Jak tu jest wysoko. Można zrobić i postój, i jakieś... Zdjęcie ja sobie może nagram. W samej górze, ale to jak... Ale to chyba spokojnie, dam... Ale już się nie wyjechać, ale jak będą takie skałki, jakieś takie podjazdy, to... Tutaj też nie wiedziałem, że będzie możliwość w ogóle podjechania pod to, nie? Wiesz, tak. Na przekór fizyce. No kto tutaj tego potrącił? No, bo się wtrąpił, no. Patrz, o, ten leży. Co się nie miało? Co ty ma masz? Zdematerializował się. Co ty tu robisz? Co było w tym szampanie? Tabaku wlałeś, czy jak? Oj. Idzie w wagi. Masz jak grzebuś. Na dachu jeździ cały czas. Faktycznie, on musi być wywrotny, ten samochód. Dobrze, że go nie kupiłem. Dzięki za podpowiedź. Właśnie mogłeś sobie... Co ty, Maciek, robisz? Kurde, to nie jest ETS, tutaj gramy normalnie. Ty, policja to agresywna jest, jakaś waga. Skąd się nic tego nie jest? Kto ma policję? Nie wiem. No jebo mu. Zaraz wszyscy będą mieli te spiegarze. Co oni robią, Typowa policja w tej stronie. Ej, bo dobra. To będzie od środka, to będzie na zewnątrz, będzie od zewnątrz. To gdzie w końcu? Dobra, patrzmy tam. Dobra, to byśmy jeszcze jechali tam, dobra. Ale tutaj, no bo ja nie widzę, przez górę wyjdzie. Jakie twój gimbie samochód, Lucek. Ja specjalnie wziąłem brązowego, żeby nie było widać, że brudny. Mój to w ogóle jest biało. Lucek, masz psychę driftować tutaj? Co? Driftujesz ja tutaj? Tym autem? Nie, tak po sobie jadę. A ja w ogóle wiecie, że kierownica bardzo dobrze działa w GTA? Ktoś zrobił takiego moda, że bardzo dobrze force feedback działa. Nie wiem, sam nie dostawałam, ale... Normalnie wjeżdżasz kółkiem na krawężnik, wszystko czujesz. A w Dekru się słabo gra podobno. O nie, już prują! Fuck! Nie, tylko żeby to lepiej tu nie jechać. Wiem, możemy tu podjechać, a tutaj. Ja chowam samochód na tyle, żeby mi opólnie. No, może wy, może ty podjedziesz, ale... Ja chcę się z nimi wystrzelać? Żeby mi tylko w opólnie. Możemy ich wystrzelać w sumie, ja biorę snajpę, bo no, tylko do tego oni uważaj. A, bo ja wycielałem snajpą. O nie. To jest? To ja typ nie... Co ty tam, kapalos, żeś się sturlał? No, podjechać próbuję. Ja chyba staram. Dobra, wystrzeliłem kilku, idą następni. Prawidłowo. Krótko z takimi. Tu jest jakaś ścieżka, okej. Dobra. Lacą. Ej, uważaj! O, dobra. Gdzie są? O nie, gdzie jest? Dobra, chyba po temacie. Idziemy. Co tu hydra leciała? Jechał nagle chłopiec. Właśnie, jakiś myśliwiec tu przeleciał. To tu hydra leciała. Nie, to zobaczyć. Ja dojdę do tego auta. Bo tutaj z tej drogi właśnie skacze. Tu też jest bardzo fajny widok. Ten grzbiet jest tak wyeksponowany i fajnie zdjęcie wygląda. Też na was mamy panoramy. O ja. No tutaj drzewa na tej górze niżej, na tej skale niżej. Chyba byliśmy przed chwilą, nie?
Aha, bo to jest zabalone. Tak, tam niż, tak, tam niż byliśmy, no. Tam po lewej stronie. Tutaj też można jakiś pionowy podjazd zrobić. Tylko nie wiem, czy nasz policja obok jeździ. Ej, ale tutaj ktoś tam pikołki robi. Tutaj dosłownie naprzeciwko mnie. Ciekawe, czy tam się uda wjechać jakimś samochodem. Na pewno Maciek pierwszy będzie chętny. Na pewno motocyklom się da. Maciek to już redukcję masy. To już... Ja dziękuję. A my wyszliśmy kiedyś W. Ja spróbuję tam wjechać. Nie wiem, znaczy ja nie jestem pewien, czy to jest to miejsce, ale chyba tam... Ja pamiętam, to kiedyś, no jak byliśmy u Bakusa, to byliśmy tutaj z lot. I wjeżdżaliśmy tu, Maciek, spadniesz. O Jezu. No i żegnamy. Nie trzeba Maciek, jak będziesz prosto, jak będziesz prosto tutaj, to dobrze jedzie. Dobra, spróbujmy zobaczyć, czy tam się da wjechać, ale ja... No nie, no to jest bardzo stromo. A gdzie wjechać? Poczekam chyba na górze, nie chcę... O kurde. Nie, poczekajcie, zobaczę tylko... Z samego dołu? Z samego dołu? Nie, tylko stąd, bo tu jest takie... taki pionowy wręcz... Kurde, pojazd. Pionowy wręcz? Ujo! Pionowy wręcz? Ale tu wąsko. Jezus Maria, to brzmi bardzo dziwnie. Ale tu wąsko, ale tu ciasno, No weź tu przyjedź, to zobaczysz. Ja wiem, że tam jest ciężko, ale tam nie jadę. Ej, fajny ten mod. Ja jadę. A długi? O ja, to jest praca. Nie, no, to tylko motocyklem. Extreme Tire. Dobra, ja tam zjadę, ale mając moment, tędy da się wjechać. Nie. Żeśmy tędy wjechali, już mi się też przypomniało. Na padzie się da. Coś kapalo, co tam? No ja pod drzewem leżę. Tu. Odpowiednio obroty trzymać, nie na maksa obroty i on wtedy ma się wyświetlić. Bo jak on zacznie tęcić, to... Już w połowie drogi, tak cię widzę. O, tu jest stromo. Tu trzeba by... prawdziwa terenówka, nie jakieś rzeczy, co my mamy. Ej, jakbyście się przyznali, to bym wjechałby na... Remixem tylko. Siup, mam... Co tu jest? Coś Papa Mobil. No Papa Mobil. Ej, ty Papa Mobil, przesuń się. No biało jest, powinien być. Ale jest jeszcze wersja z dachem tego Papa Mobila i wtedy, no. No dokładnie, żeby tam... Nie, no tu jest w ciul ciężko. Czekajcie, nie pchajcie się wszyscy! Papa Mobil, coś mi auto. Przejadę po tobie, najmniej. Ciekawe, czy jest taka fotka, która tu jedzie. Ja spróbuję. Asekuracja. Jadę sobie na dół. Bo tej pionowej ścianie aż tak bardzo ma nie przyjedzie się. Coś tam wpadło. Jaki gangbang. Żeby sobie... Nie, nie ma opcji. Ja tam mówię, nie też prawie. Hardcore jest tutaj. Nie ma opcji. Panowie, może po kolei wyjeżdżajmy, co? No. Ja już się to będę patrzył, moja fura tam się poddała. Kurde. Ja nie? Się nie poddaję, kurde! No, próbuj. No i... Ja też nie. Dalej. Nie! Kurde, nie widziałem tej ściany, że w to celuję. Mogę teraz. Wjechałem na ścianę, która piknęła. Czekajcie, bo ja tu fikam w dół, muszę stąd zjechać teraz. I się ustawić teraz, na kolejki. Nie, no tutaj ciężko. Mam za blisko samochodu i nie widziałem otoczenia. O Jezu! Dobra, nie, tutaj... Jak ktoś we mnie wiedział? Maciek leci! Dachem, jak zwykle. Dobra, chodźmy gdzieś dalej. Ten co no, ja nawet tu nie podjadę. Moim mesu. A nie, no dobra, podjadę. Tędy, nie, my żeśmy jakoś... Tędy wjeżdżali, tutaj nie gdzie jestem ja. Sensu, ten tu nawet nie podjadę. Co jest? Chyba tak jak się łagodniejszym. A jak cię popchnę? No teraz to siup przyjechał. Dawaj, ty, a tego czołga na pakę wjeździ do tego? Co? Spróbuj mi na pakę wskoczyć, może nie wybuchnie razem. Ja wejdę, spokojnie, czekaj, Lucek, nie ruszaj się. Bo byście z krzywego wywijaliście, czekajcie chwileczkę. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Jezu, trzeba na prostej drodze, da się to zrobić, tylko trzeba się prosto wybić. Czekaj, nie, ja wiem. Tu jest most, ten most jest taki prostszy. Spróbujmy na tym moście, o, tu jest... A wiesz, że był za nami most? Wszystko jedno. No on nie jest mistrzem prędkości, musimy mówić. Spoko, poczekamy. Sobie zaparkuję i na piechotę pooglądam. Jaki backflip.
Ja też próbuję trafić do kubła, tylko tak, tu jest paka, okej. Okay. Czeka, no, podjedź pod tą naczepę. To tak ci wiadę. Oj, co, ja już widział, że trafić w nikto. Co jest? Dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Już byłem blisko, już byłem blisko, czekaj, tu. O! Wydałem na flary. Jest! Patrz! Jak trafił na kubła. Próbuję jechać, powoli. Dajcie, kurde, tą... Jezu. Chyba są, to też. Kurde. Teraz pojedynek. Jakieś zbogi tutaj niszczę jeszcze. Się, ty, ale mi się fura obniżyła. Czaj, nie mogę jechać. Zaraz sobie strzeli w kosmos. Ty, ale te złoki, wiesz? To dopiero. Teraz ja powinienem nagrać i trafić mema, że... Co się dzieje z moją fanem? Trzymaj się. Ej, widzisz, co się dzieje? Nowy pojazd opancerzony. Nowy pojazd opancerzony. Działa. Ciężko się jeździ, ale możesz strzelać z tego samochodu nowy pojazd bojowy. Ja pierdolę, zbrojony karakara. Zbrojony karakara z czołgiem. Ej, po co komu karakara z tym, no ta 6x6? Jak masz kupić sobie to? Fajne. A może na drugie, zobacz, obok jest drugi. Może sobie odpuszcza, nie? O kurde, trudno się tam. Ty, bo zaraz się wykołyszę ten... Ej, włącz kiepa, odpal kiepa. Nitro, nitro! Jak to wygląda, ty? Nitro! Nagrywa to. Bo coś mu się podpaliło. Janek miał silnik rakietowy. Ja nagrałem. Chyba wyleciał. Ja nagrałem tego shota. Ja się wywaliłem. Ba. O kurde, wysypał się. Nitro było za mocne. Oj. Mocne. Dobra, spróbujemy max prędkość, zobaczymy. Co się stało w ogóle z małą klapą, wy to widzicie? Trzymaj. Dobra, hamuję. Dobra, uważaj teraz przeciążenie. Ej, dobrze się to trzyma. Bo cały czas muszę kręcić WSD. Aha, dobra. Jak to wygląda? Ej, wyobraźcie sobie na publiku z czymś takim jeździć po sesji. No wie, teraz mamy ten, konwój. Bo... Byśmy odwalali takie jaja na publikę czasami. No, musimy coś takiego zrobić. Tylko wiesz, trzy osoby się zainteresują, czwarte cię z działa orbitalnego ze zdejmie i to no, wiesz. No na przykład, no ale wiesz, no na przykład ktoś będzie sobie dostarczał fury, nie? A ty podjeżdżasz czymś takim. To by było dobre. Nie. A my żeśmy co kiedyś takiego robili? Dobra, ja nie mogę zamówić. Takiego przepałowego. A, ja jeździłem samolotem po ulicach, po prostu jak autobusem. Aha. Ale dobrze się trzymasz tym czołgiem. I tą lufą można fajnie się bawić. Właśnie widzę. Mi przypomina pitaka, jak pałkę. Weź teraz odpal radar. Weź spróbuj gałką kręcić po prostu. O! Napierdalaj. Mam radar! Karakara z radarem. Pudełko z ciastkami przeszkadza, dajcie mi sekundę. Okej. Okay. Nie ma to jak zlot samochodów offroadowych, no. Zawsze to się tak kończy. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jechaliśmy z czołgiem na pace, zrobiliśmy sobie zloty. Póki co mamy bardzo fajną ekipkę, zgrabną, która, jak widzicie, była w stanie fajnie sobie ogarnąć gierkę. Zapraszam was na kolejne odcinki z GTA Online. Trzymajcie się, na razie, hejka.